Spodek! Jesteście gotowi? Takiej energii od was oczekuję! No to odpalamy Bęk 2! Ja otwieram klatkę! I teraz przed wami, trzymajcie się kurwa mocno, wychodzi Tygrys numer 1! One shot, not a future for sure. Let's go! Yeah, I was building on a lecture. Versus coming daily under pressure. Working on a plot and a scheme. The true star trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. Dobry wieczór, Katowice! Witam was serdecznie, jestem pod niezłe mam petardy na wyjście, co? Kurwa, ile to pieniędzy. 16 zł. 14 kosztuje fasolka po bretońsku na Orlenie. 2 złote zapalniczka, prośba do Lotka. Jest! I można zacząć spodeczek, kurwa. Dobrze, fajnie, cieszę się. Tak jest, jebać biedę, już ktoś krzyknął, bardzo dobrze. Oczywiście, że jebać biedę, kurwa. Cieszę się, słuchajcie, tak, żeby się przygotować do Bęku 2, obejrzałem sobie też Bęk 1, co ja tam pitoliłem. No hasło jebać biedę bardzo modne, zrobiłem koszulki, jestem dumny, fani kupują, ale są też skutki uboczne. Na przykład dostaję dziwne maile. Ostatnio dostałem maila od pani, dorosła kobita. Szanowny panie Rafale albo człowieku, który czytasz tego maila. Dziwnie się już zaczyna, prawda? Jest jebnięta, to już wiadomo. Mój mąż oszalał. Chodzi i powtarza jebać biedę. Chodzi po sklepach i kupuje rzeczy, na które nas nie stać. Ostatnio byliśmy w Ikei, kupił najdroższe fotele, jakie były w Ikei. W kolejce mówi, trzeba żyć tak, jak Rafik mówi. Jebać biedę. Proszę o maila, w którym pan wyjaśni mężowi, że pan tak tylko żartuje, a nie można żyć ponad stan. Kurwa, kim ja jestem, żebym mówił, jak on ma żyć? No chce jebać biedę, niech jebie. Nie chce, to niech tylko pojeździ siusiakiem, nie wkłada do środka. Nie wiem! Ma ochotę, niech jebie. Ci, którzy mnie znają prywatnie, wiedzą, że ja jebać biedę mówiłem, jak pracowałem normalnie na etacie, zarabiałem 2-2,5 kła miesięcznie, szedłem w Łodzi przez manufakturę, centrum handlowe, wisiała na wystawie kurteczka za 1200 PLN. No umówmy się, połowa miesięcznego dochodu. Mówię, kurwa, tylko przymierzyć. I nie to, że na koncie tam miałem 10 koła oszczędności, na koncie miałem dokładnie 1201 zł i 50 groszy i po lawardzie do ekspedientek, no jak dziewczyny, jak to wygląda, jak myślicie, jak to leży? Cipeczki, oczywiście, cudownie pan wygląda, cudownie leży ta kurtka, cudownie leży mi rąk, kurwa, z rękawów nie było widać. Ale wiadomo, żeby kurtkę opierdolić za 1200, to ci wszystko wkręcą, prawda? Ja mówię teraz tak, dziewczyny mówią, że cudownie leży. Dwa, wstyd przed dziewczynami teraz nie kupić. Chuj, biorę, najwyżej będę głodował pół miesiąca, nie? Słuchajcie, wziąłem tą kurtkę, ale to nie jest tak, że weźmiesz kurtkę i se pójdziesz. Od razu jest lawina, kurwa, handlowa, prawda? Lawina, nie, a może sznurówki, a może pocztówki, a może spinki, a może krawat w muminki. Jakieś chujowe pytania. A czy ma pan naszą aplikację? A czy Hitler miał rację? Chuj wie, o co jej chodzi? Idzie za tobą na parking do samochodu, kurwa, z różnymi promocjami. A może skarpetki w promocji? Mamy 50% promocji na skarpetki. Może by pan wziął skarpetki za 50%? Tak stałem przy tej ladzie, sobie myślałem, kurwa, jakbyś miała promocję na chleb 50%. To bym wziął, bo jutro jestem, kurwa, bez śniadania przez tą jebaną kapotę. No jebać biedę, tak żyłem. I nie tylko jak wydawałem pieniądze, mówiłem jebać biedę, ale również kiedy kompletnie pieniędzy nie wydawałem. Na przykład jak odbierałem pocztę, elektrownia, przedsądowe wezwanie do zapłaty. 450 zł. Rafik niewiele myśląc, do niszczareczki. Jebać biedę, kurwa. Zmieliło, 3 dni minęły, a prąd nadal jest. Mówię, wychujałem elektrownię, kurwa. I w nocy w barze będzie 2 razy whisky z kolą i dla dziewczyn, co tam chcą. Pochowajcie portfele, nie rób popeliny. Co ty robisz? Pochowaj portfele. Ile tam nabiła? 80 zł. Cyk, stówka. 20 zł. Dla ciebie. Dziękuję ci, Pciuś. W moim portfelu nie ma miejsca na tak mały nominał. Dziękuję bardzo. To było, kurwa, moje ostatnie 100 zł. Był 15, następna wypłata 10. No ale, kurwa, król parkietu. Hop, cola, red label. Kurwa, wygrałem życie. Wygra. No głupie bardzo, prawda? No ale dupy na to leciały. Znaczy dupy. Rano się budzę, się wystraszyłem. Ja pierdol! To nie jest dupa. Już sam hemoroid został. I przegląd, kurwa, historii, bo w portfelu masz pusto. Zero banknotów. Pusto jest w portfelu. Przegląd historii wydatków, kurwa, miałem 300. Stuwa powinna zostać. Żabka, potem pap, a nie. Jeszcze te drinki w klubie. Po chuj ja wszystkim stawiałem. Po chuj się popisujesz pieniędzmi, których nie masz. Po chuj się popisujesz. I w kieszeni, w spodniach szukasz jakiś kurek. Menel, kurwa. Jakiś papier, paragon albo dycha. Żeby dycha, żeby dycha. Wyciągałem, taka wiecie, pomelanżowa dycha klasyczna, taka wygnieciona. Mieszko pierwszy pognieciony jeszcze bardziej niż ja. Łupie z dychy jednym okiem. Ja pierdolę, Rafał.
Ale melanż pocisnąłeś, kurwa. Wszystkich króli wczoraj wydałeś. Co ty robisz, kurwa? Co ty... Na co mnie wydasz? Na śniadanie czy na szlugi, Rafał? Na ja zawsze mówię, jak znajdziesz te piątkę, to na szlugi. Przysięgam, że na szlugi. W pewnym momencie się tak zadłużyłem, że za szkołę wisiałem z 10 koła, za mieszkanie z 5 koła, w pracy żadnej możliwości zaliczki, jesteś w totalnej finansowej dupie. Wymyśliłem, że wynajmę jeden pokój w swoim mieszkaniu. A mieszkanie miałem nie tak, że apartament, że dwa rozkładowe pokoje, lord, tylko kurwa jeden taki pokój, do którego w ogóle wchodzisz z klatki schodowej z kuchnią i jedna nieprzechodnia sypialnia. No to drożej, wynająłem nieprzechodnią sypialnię i kurwa z obcym człowiekiem mieszkasz. W przechodnim pokoju, kurwa. Ludzie do niego cały czas się kręcili. Ja się czułem, jakbym na lotnisku mieszkał. Kurwa, jakaś dupa wchodzi, ty do Arka? Prosto i w prawo. No. YouPorna oglądam, nie patrz się, dobrze? Możesz się nie patrzeć. No, kiedyś sobie z Areczkiem wieczorkiem palimy papieroski w kuchni. W sensie u mnie w sypialni. On siedzi na moim łóżku, widzę, że mu się jąderko wysunęło z bokserek. Dotyka mojej poduszki. Mówię, mówić, nie mówić? Pomyślisz, że jestem ciepły, że chcę go wyruchać? Nie wiem, kurwa. Ja się zastanawiałem, czy on nie jest ciepły, bo takim wysokim głosem zawsze mówił. Rafał, powiedz mi, jak ty to robisz? Ile ty zarabiasz jako ten handlowiec? Ty masz zajebiście drogie ciuchy, szkoła 500, mieszkanie 600, palisz Malborowski. Ile ty zarabiasz? Mówię, no różnie. Dwa i pół koła. Mówi, to jak ty to robisz? Ja mówię, wiecie, twardziel, wiesz, jakieś swoje lody jeszcze kręcę na boku w firmie, wiesz jak jest. Nie mogę ci wszystkiego powiedzieć, wiesz, musiałbym cię zajebać, wiesz o co chodzi. I nagle prąd zgasł. Ale jest totalny blackout, czarno, kurwa, trzy punkty się świecą. Mój papieros i jego jąderko. Koniec. Co się dzieje? Co się dzieje? Mówię, kurwa, nie wiem, co się dzieje. Może w całej kamienicy włączyli. Nie mam pojęcia, on będzie sprawdzał. MacGyver, zopoczna, kurwa, będzie sprawdzał. Idzie otworzyć, czy się na klatce też świeci. Mówię, na bank się nie świeci, bo żarówki zajebane na pewno. Otwiera, kurwa, po złości się świeci. Jakbyś w bajce skarbiec ze złotem otworzył, kurwa, pół pokoju oświetliło. Mówię, kurwa, kawiocha. No przecież mu nie powiem, że od pół roku za nic nie płacę, nie? Rano do roboty po zaliczkę do elektrowni wchodzę na kozaku z awanturą. Oczywiście, co ty, dziewczyno, wyłączasz mi prąd, obraziłaś się, co się dzieje? Tak, już trzeci raz w tym roku panu wyłączyliśmy prąd i teraz będzie pan miał licznik przedpłatowy. Ja nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego istnieje. To jest takie rozwiązanie dla największych patusów. Działa na zasadzie telefonu na kartę, że musisz, kurwa, przyjść do elektrowni i kupić doładowanie. Gadam z nią, tak mówię, kurwa, nie wiem, czy ja się nie staczam. Właśnie ciekawe, czy są jakieś pakiety z internetem, może, kurwa, od razu bym sobie wziął. Żebym zaraz nie miał na chacie telewizorów na żetony, kurwa, w szpitalu. Wiesz, co się dzieje? I z ręką na sercu Rafi, kurwa, musiał raz w miesiącu pojechać do elektrowni i w kolejce z największymi żulami w Łodzi, w kurtce za 1200 zł, z neseserem, ci żule nie wieźli, pan chyba popierdolił kolejki. Odpierdol się, ja po doładowanie czekam. No i podchodziłem do okienka, no kurwa, silniejszy ode mnie. 6 sierpnia za 80 zł, cyk, stówka. 20 zł dla pana. Dziękuję ci, pciuś. W moim portfelu nie ma miejsca na tak mały nominał. Największy kozak w elektrowni. Rozsunąć się, żule. Ci żule, kurwa, nie wierzyli. Ja pierdolę! 20 zł kobicie zostawił. Kto to jest, kurwa? Rockefeller, kto to jest, kurwa? Syn Kulczyka, chuj wie, kto to jest. Nie wiadomo. Zwariowali, mózgi rozjebane. Tak jest. Zaczął. Teraz jak się... troszeczkę Rafik odkuł, a trochę się, kurwa, odkuł. W Polsce część ludzi to wkurwia. Jak za dużo zarabiasz, to ludzie się zaczynają... Nawet jak nie kradniesz, jak nie możesz za dużo zarabiać, bo się zaczynają wkurwiać. Niektórzy mówią wprost. Patrzesiowi odjebało. Stand-up, własne koszulki, własna linia piwa, własna knajpa w Narodzie. To podsłuchałem klienta u siebie właśnie w knajpie, w komediowej, jak tak mówił, że mi odjebał. Wiecie, jak mi się przykro zrobiło? Mówię, to ludzie tak to odbierają, że ja na wszystkim chcę zarobić. On tak powiedział, on zobaczy, że chcę na wszystkim zarobić. Mówię, ja pierdykam, aż mi ręce opadły, kurwa. I nagle ochroniasz mnie w plecy. Kurwa, uważaj z tym wiadrem, woda ci leci, wypierdalaj z tymi różami, nie będziesz tu handlował. Maciek, to ja, kurwa. Sorry, szefie, nie poznałem w tym przebraniu. Przepraszam bardzo, przepraszam. No jestem z Łodzi, ziemia obiecana, kurwa, jak złapię, to nie puszczę, już nie chuja, no. Przyznam, że jeżeli chodzi o samochody, no tu mi troszeczkę odjebało, to z ręką na sercu przyznam. Pamiętam pierwsze auto, w leasing ci pozwala wziąć lepsze auto, niż się stać w rzeczywistości. Pierwszą BMW-kę rozbiłem, szkoda całkowita, jestem dumny do tej pory. Ile lecisz pierwszą betą w życiu autostradą w nocy? No, z pakę 80 zapierdalasz. Nagle deszcz zaczął lać, no to ile jedziesz? No 200, żeby szybciej dojechać, bo się oczy męczą w deszczu. I lewym pasem się oczywiście ciągną jakieś niemoty. Wypierdalaj, wypierdalaj! No i mijam i krzyczę do auta, na pewno mnie nie słychać, ale krzyczę, chuj wie po co. Połóż się, kurwa, na tej autostradzie! Połóż się, kurwa, trochę deszczu, opony ma z lukru! Kurwa, połóż się!
Jestem 220. I nagle czuję, że tą betę zaczyna bokiem stawiać. W taką głęboką wodę wjechałem. Kojarzycie takie uczucie, jak wpadasz w poślizg samochodem? Bardzo podobne uczucie, taka nagła panika. Jak podobne uczucie, jak siadasz na kiblu bez deski położonej, klozetowej. A nie. Bardzo zbliżone uczucie. Lecę tą betą, ale czuję, że z tego kibla już jej nie wyciągnę. Ni chuja. Jeb barierki! Przodem, tyłem, każdym bokiem, wszystko rozpierdolone. Wysiadłem, środek nocy, ulewa, idę w kurwa w stronę tirów, grzywka przyklejona do czoła, suty mi furczą, jak Danuta Stenka w Nigdy w życiu, kurwa. Serdeczni ludzie, niech mi ktoś pomoże, kurwa, niech mi ktoś pomoże. Jedno auto zwolniło, szyba się uchyliła. Połóż się, kurwa, na tej autostradzie, frajerze, połóż! Rozbiło się to auto. Musiałem kupić nowe. Czy wziąć w leasing, kurwa, przecież nie za gotówkę. Słuchajcie, ja jestem z ubogiej rodziny, ja nie jestem z bogatej rodziny, więc jak się doczłapałem pieniędzy, to mam chorą ambicję mieć najlepsze auto, kurwa, z nich wszystkich. Ja muszę mieć zawsze najlepsze, więc mówię, wjeżdża Merol, wjeżdża nowy Mercedes, jebać biedę. Pojechałem do salonu Mercedesa, tak jak stałem, zobaczyłem w ogłoszeniu, że jest dostęp do ręki samochód, tak jak stałem, w dresiku, kurteczka, trochę tu poprzepalana szlugami, ale 4 lata temu dałem za nią 1200 zł. Więc na kozaków. Wchodzę do salonu, oczywiście recepcjonistka. Halo, proszę pana, z dostawami od zaplecza. No gdzie pan? No wiesz, jak wejdziesz z dworu do ciepłego, cymbał. Ja przyjechałem po nowego Mercedesa, Tak, już zaraz się ktoś panem zajmie. Wyprowadźcie go, tylny wyjście. Wypierdolcie. Sławek, wyjeb go, tylny wyjście. No ja bardzo wkurwiałem tych handlowców. Ja z miernikiem grubości lakieru do salonu pojechałem, kurwa. Stare przyzwyczajenia z giełdy, kurwa. Mówię, chuj wie, czy z lawety któryś nie spadł, czy mi nie opierdol. Bardzo, ganiali mnie po tym salonie, jak breloczki do kluczyków. Zobaczcie, jak mam kolczyki. Stoi, słuchajcie, S-klasa w Maybachu. Mi, kurwa, kopara opadła. Mówię, zobatego. Ja już go widziałem, proszę pana, ja tu pracuję. Mówię, ja pierdol. Otwieraj, nie? On jest... Otwieraj! Wsiadłem, no w Maybachu jest jebać biedę dopiero. Ja pierdol... Słuchajcie, żeby wam jednym zdaniem określić, kurwa, luksus w Maybachu, zamiast zagłówków masz jaśki, kurwa, z masażem. Jedziesz i Tajka ci masuje głowę. Chuj, jak to jest zrobione. Ja usnąłem w tym aucie. Halo, proszę pana, przepraszam bardzo. Licz na tym swoim poniemieckim liczydle, kurwa, ile on kosztuje dla mnie miesięcznie. Z pana wpłatą 10% na 72 miesiące, to będzie rata miesięczna 8000 zł netto miesięcznie. Mówię, ja pierdol! Wyskoczyłem jak poparzony z tego auta. Mówię, pojebało cię, człowieku? Kto kupuje takie samochody? Tego kupił akurat jakiś bezdomny z Torunia, także jest sprzedany. Ja mówię, no nie dam 8 koła, kurwa, miesięcznie za auto, ochujałeś? Coś tańszego. Wsiadam E-klasa, zakochałem się. Telewizorów więcej niż w Saturnie. Okno w dachu większe niż ja mam na balkon. Decha podświetlona jak Dubaj nocą. Jak zobaczyłem, że można zmieniać kolory deski, to kurwa zwariowałem, podświetlenia. Już przestałem go słuchać, on mi coś pierdoli o silniku. Silnik 2.2 w diesel, zamknij mordę. Purple Snake mi teraz włącz, Purple Snake. Możemy noc zrobić, oni kocami tego Mercedesa nakrywali, bo ja chciałem noc zobaczyć. Arctic Sea, teraz Arctic Sea włącz. Ja pierdolę. Mówię, tutaj tylko brakuje Don Wasyla z akordeonem na tylnej kanapie. I dawaj lecie godzinę! Sprzedany, kurwa! Gratuluję panu. Zapraszam do biura, wyślemy zapytanie o leasing. Mówię, to spierdal. Przynieś mi na powrocie kluczyki i blachy. Ja myślałem, że jak w komisie będzie, że tego samego dnia wyjadę z piskiem opon, kurwa, przez szybę z salonu. Wraca. Panie Rafale, termin oczekiwania na auto to jest 3 miesiące. Ja się popłakałem w tym Mercedesie. Nie, kurwa, 3 miesiące. Jak jutro miało być Purple Snake, kurwa? Co, kurwa, dajcie posiedzieć chociaż, kurwa, że... Do 19 siedziałem w tym salonie, w tym aucie. We 3 mnie wyciągali, wypierdalaj do domu, nie, kurwa, nie! Słuchajcie, no, w końcu kupiłem. Też dobrze, że tak długo się czeka na nowe auto, bo ja mogłem się przygotować na odbiór samochodu. O, przygotowania. Ja wynająłem na odbiór cygańską orkiestrę, kurwa. Pod salonem Mercedesa, ognisko rozpalone. Mówię, panowie, 3-4, Mercedesy wiozą nas, bo tam czeka lepszy czas. Proszę bardzo! I skoki nad ogniskiem. Oni myśleli, kurwa, że mnie pojebało, telefonem kręcili, co ja robię. Pokój wydań Mercedesa nowego. Wchodzę, a ten Mercedes jest z kokardą. Mówię, a co to jest, kurwa, prezent? Ktoś to będzie spłacał za mnie? Wypierdalaj z tą kokardą, co ty robisz? Dawaj kluczek i na zimny mu do odcinki.
Mówię, czemu mnie strzela z wydechu? Co tu jest rozpierdolone? Bo to jest diesel, mówiłem panu, jak się pan bawił deską. Mówię, jaką chujnię mi opierdoliłeś, jaka chujnia. Słuchajcie, 14 dni jeździłem tym autem, 2 tygodnie niecałe. Jadę sobie przez Łódź, wyobraź sobie, wygrałeś życie, jedziesz nowym Merolem. Kaptur do połowy głowy, na głośnikach paluch. Szaman, szaman, szaman! Ja pierdolę, rozjebałem życie. Jadę. I do Łodzi przyjechał pan z Łęczycy na wycieczkę. Merivon, kurwa, za 17 zł. I postanowił zmienić pas kompletnie bez patrzenia w lusterko. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna. Nie! Bez patrzenia, kompletnie. Bok w bok, jak w GTA, wyjebało mnie na pas zieleni. Jak ja wysiadłem i zobaczyłem tego Merola pognieczonego, kojarzysz ten moment stresu, że aż ci się niedobrze robi? Mi się w głowie zakręciło, jakbym się dowiedział, kurwa, że jestem adoptowany. Chłop z Łęczycy, 4 stadami się rozjeżdżamy. No ludź! Mówię, ja muszę wezwać policję. To nie jest moje auto, to jest auto banku. Ja płacę miesięczną ratę, kurwa. Muszę zgłosić kolizję, muszę zgłosić morderstwo w afekcie, kurwa. Zgłoszę morderstwo w afekcie jeszcze przed afektem. Jak zobaczą, przyjadą, zobaczą, co odjebałeś, to mi dadzą na bank tylko pouczenie. Niech pan mnie nie straszy, niech pan mnie nie straszy, spierdolił do tej Merivy. Ja wsiadłem do tego auta i mówię, kurwa, nie wierzę, śni mi się, kurwa, to mi się śni, to jest nieprawdopodobne. Rozjebał mi cały samochód, kurwa. I rzecz się dzieje w Łodzi, więc przechodnie. Ty, to nie patrzysz, tam siedzi w tym Mercedesie? To nie patrzysz, tam siedzi? I otaczają jak na zlocie to auto, kurwa, i słyszę mądrusi komentarze. Kurwa, szkoda, Rafał, szkoda, kurwa. Cały rozpierdolony, zobacz, kurwa. Felgi też pojebane, zobacz, felgi są też pokrzywione, no. Z tej powietrze schodzi, słyszycie? Syczy, słyszycie? Rafał, będziesz przymocował to lusterko? Będziesz przymocował? Podpiszesz mi się na tym lusterku? Rafał. Mówię, kurwa, to jest koszmar, to mi się śni. Tamten w końcu przychodzi. Ile w Katowicach czekasz na policję do stłuczki? Pewnie tyle co w Łodzi, z 90 godzin, nie? Coś takiego. Tamten idzie z pretensjami, kurwa, w szybę. Halo, proszę pana, może pan jeszcze raz zadzwonić na tą policję? No ja już nie mogę dłużej czekać. Ja mówię, kurwa, trzeba było zjebie patrzeć w lusterka, nie moja wina. Ja już nie mogę dłużej czekać, no ja mam w aucie syna, on jest z porażeniem mózgowym, on jest po operacji nogi, on już ledwo wytrzymuje. Ja mówię, no to kurwa, teraz mówisz takie rzeczy? Poka go! No siedzi, kurwa, z tyłu. Mówię, ja pierdolę, człowieku. Od razu się mówi takie rzeczy, z takim bonusem byśmy, kurwa, byli pierwsi w kolejce. Co ty robisz? Byśmy go rozebrali, rzucili na maskę, by byli helikopterem w 5 minut. Co ty odpierdalasz? Dźwignie spodek, też dźwignie. Cicho, poplułem się trochę. Poza tym, dlaczego mu nie dajesz prowadzić? Na pierwszy rzut oka widać, że prowadzi w chuj lepiej od ciebie. Ten chłopak wrum. Ja mówię, no pewnie, że wrum. Bo tata, jak widać, ni chuja wrum. Chyba zamiast lusterek ma zwierciadła marzeń z Harry'ego Pottera, kurwa. I się zapatrzy, by go omotało. Chuj wie, co on robi. Długo się czeka na nowy samochód. To był premis żartu, o którym zapomniałem. Długo się czeka. Dłuży się, tak jak się na kobietę długo czeka, jak gdzieś wychodzicie, nie? No to takie wyjście jak dzisiaj, albo gdzieś do znajomych, to się dłuży, prawda? Nie wiem, czy wasze też tak robią kobiety, ale moja zawsze tak robi, mówi, no, wychodzimy, ja się daję nabrać, staję w przedpokoju, zakładam buty, kurtkę, a ona pół godziny jeszcze zapierdala po całym mieszkaniu. Już! Już! Co to za nerwy? Nerwy w konserwy? A jak widzisz, że już jesteś mocno wkurwiony czekaniem, to ci zadaję pytania, które mają odwrócić uwagę od czekania. A masz portfel, telefon, kluczyki, masz wszystko? I ja się zawsze daję nabrać. Mam. Stoję tu 2 tygodnie, jakbym miał kluczy, to bym sobie dorobił nowe pilnikiem. Już, jeszcze muszę siczku, tylko siczku do łazienki. 90 minut biegała po łazience, jeszcze musi wrócić siczku. Jakby piłkarze 90 minut bez sensu biegali po murawie, pobiegli do autokaru i nagle z autokaru zaczęli wracać. Kurwa, jeszcze mecz, panowie, jeszcze mecz. Bubaj, ty, jeszcze zapomniałem o meczu, ty.
To, co dziewczyna robi, kobieta z mieszkaniem, szykując się na taką imprezę, jest nieprawdopodobne. Jak mówią, że my jesteśmy bałaganiarzami, co ona robi z chatą? No przecież łazienka wygląda, jakbyś wziął Rossmana w rękę i rozsypał go po łazience trochę. Tutaj trochę do kibla, trochę do umywalki, wszędzie trochę pędzli rozsypie. To jest nieprawdopodobne. Jak szuka ciuchów na przykład w szafie, a jest spóźniona, to nie jest tak jak facet szuka, żeby delikatny, żeby potem tych wszystkich t-shirtów jeszcze raz nie układać. Jakbyś miał przeszukanie FBI na chacie, wypierdala wszystko z szaf. Gdzie jest ta jebana bluzka? Gdzie to... Nie mam kurwa czasu, jutro to poukładam z powrotem, nie mam... Jak alkoholik, który sobie ostatnią ćwiartkę gdzieś za książki schował. Kurwa! Wczoraj była tu, no! O, jest, jest, wyprasuje, idziemy, już. Jakaś totalna psychoza, kurwa. No sypialnia wygląda, jakbyś postawił na środku taki pojemnik PCK na odzież używaną i go wysadził w powietrze dynamitem. Wszędzie są ubrania, to jest nieprawdopodobne, ile ona ma ubrań. Nieprawdopodobne. Na żylandorze wiszą rajtuzy, wszedłem jak w pajęczynę w lesie. To są moje kabaretki, co ty nie widzisz? Za dużo już mają ciuchów, za duży mają wybór. Słuchajcie, jak wejdziecie na jakąkolwiek stronę z ciuchami, Zalando na przykład, czy inna strona, w kategorii on masz 6 kategorii. Masz spodnie, koszule, t-shirty, bluzy, okrycia wierzchnie, garnitury. To jest koniec. Koniec wyboru. W kategorii ona to się nie kończy, kurwa. Te kategorie się nie kończą. To jest lista Schindlera. Prędzej ci się myszka skończy, niż te kategorie się skończą. To jest nieprawdopodobne. Masz tak, sukienki, bluzki, koszule, topy, jakieś kurwa kabaretki, nie kabaretki, kombinezony, ogrodniczki, modę plażową, modę sportową, skarpety i rajstopy. Nie. I to są dopiero główne kategorie. Wejdziesz na przykład w koszulę i bluzki, masz koszulę, bluzki, tuniki. Chuj wie, co to jest. Ja przez 30 lat byłem przekonany, że tunika to jest stolica Tunezji, a to... Ona może założyć i iść w tunice, rozumiesz? Kategoria spódnice to jest na przykład brama. To jest dopiero brama do sali tortur, bo spódnice możemy mieć jak bombki jeansowe, maxi, mini, ołówkowe, skórzane, plisowane, trapezowe. Co to jest trapezowa spódnica? Na litość boską, bo padnę trupem. Do akrobacji na trapezie w cyrku? Żeby jej ciuni nie odsłoniło? Co to jest? Wszedłem w plisowaną, niczym się nie różni od plisowanej. Co to jest plisowana spódnica? Ta wyproszona pliska. Kup mi, plis. Pliska, no, nie wiem. Panowie, bo padnę trupem. Body. Co to jest body? I teraz dziewczyny, ja wytłumaczę, bo się naumiałem specjalnie. Body to jest jednoczęściowy kostium kąpielowy, nie do kąpieli. To jest body, tak? Dobrze mówię? Dobrze. I żebyś miał jeszcze trudniej, to mogą być różne body. Bo może być takie sexy, na przykład z czarnej firanki. Uła, ostro dzisiaj. Albo takie, żeby jej było ciepło. Żeby jej było flanelowe. Chuj wiesz, czego to jest. Kiedyś moja się ubrała takie, żeby jej było ciepło. Koło 16, półmrok w mieszkaniu. Myślałem, że na golasa chodzi po mieszkaniu. Mówię, co ty chodzisz na golasa po mieszkaniu? Co ty robisz? Nie. Mam cieliste body. Mówię, co jest cieliste? Że z cielaka? Nie wiem, panowie, czy kiedykolwiek widzieliście, jak wasza kobieta zakłada body. Bo to też śmiesznie wygląda, bo body ma zapięcie w samej centrali. Tutaj ma dwa guziki, zatrzaski. Nity. Tutaj ma. Śpiochę dla dorosłej kobiety. Tutaj ma. Przód jest luźno i tył jest luźno, jak peleryna. Więc jak zakłada, wygląda jak Batman przed misją. Chyba, że od przodu zakłada, to wygląda, jakby sama punktu G szukała. Gdzie ja to miałam? Wczoraj miałam w dupce, a dzisiaj mam... W dupce nie mam, mam przy brzuszku, tutaj mam punkt G, teraz mam dzisiaj tutaj. O. Nie zgadniesz nigdy, gdzie ono ma punkt G. To jest nieprawda. Kiedyś byłem ze swoją w galerii handlowej, ona do mnie mówi, szukamy body. Ja byłem przekonany, że szukamy sklepu, który się tak nazywa. I nie ma. Jest Zara, Triumf, RTV, AGD, Mediamark. Nie ma body. Nie widzę body. No o, jest body! I wbiegła. No ja bezmyślnie za nią. Intimissimi. Intimissimi.
No ja mam nerwicę na to, jak nie przeczytam, to nie wejdę, ni chuja. Intimisini mini. No. Idziesz, idę, no. Wchodzę, zakłada body. Małe, jest za małe, nie mają większych, to body jest za małe. Mówię, może nie na kurtkę. Jestem już upocona, wkurwiam się, Jezu. Trzymaj mi torebkę, trzymaj to. Klasyczne zagranie. Panowie, trzymacie torebki? Ja trzymam torebkę, już się nauczyłem. Trzymam, bo to przecież mój kumpel na przykład nie trzyma torebki, bo pokłóciłem się nawet z nim o to ostatnio, bo on mówi, to jest cytat. Nie chodź już no, zakupy, no, trzymaj torebkę. Co ja, kurwa, jestem od trzymań torebki, co? W Tesco byłem, trzymam mi torebkę, poszedłem po melo, zapomniałem, że z tą torebką, jestem kumpla, spotkałem z zakładu, mówi, co ty jesteś, pedałem po melo, torebka, co ty, kurwa, dymacie, ktoś z dupę, co ty robisz? Nie chodzę, kurwa, nie chcę z dziewczynami chodzić, nie będę z torebką stał jak pedał, kurwa. Kiedyś na ziemi dokładę, to darła mordę. Nie kłaś na ziemi, mówi się pieniądze, nie będę trzymał. Jakie ty masz pieniądze? Mówię, jakie ty masz, kurwa, pieniądze? Awantura gotowa, prawda? Mówię do niego, naprawdę. On powiedział, że się czuje niemęski, jak stoi z jej torebką w galerii. Nie czuje się męski. Mówię, naprawdę to, czy trzymasz torebkę, definiuje twoją męskość. Mówię, spójrz na to z zupełnie innej strony. Kobieta daje ci torebkę do przytrzymania na 5 sekund, żeby sobie body na kurtkę naciągnąć i jest szczęśliwa. Sama, żebyś ty był szczęśliwy, jest gotowa twojego penisa w swoim gardle przytrzymać przez 5 sekund. No. To jest poświęcenie, no przecież jej oczy łzawią, nie ma dostępu do tlenu. Tłuczesz ją pępkiem w dzban tutaj. Ona ma czarną, same łoniaki widzi, przez 5 sekund widzi same łoniaki. Jaki to musi być chujowy widok. To jest poświęcenie. Przepraszam, ważna dygresja, żebym nie pominął. Ten dźwięk. Łapanie lewego powietrza, to jest tak zwane. Wiem, że bardzo dobrze, niebezpiecznie dobrze udaję ten dźwięk. Ja całe dnie trenuję w hotelu ten dźwięk. Siedziałem z pilotem do telewizora. Nagle pokojówka chodzi, room service, o kurwa, pojeb. Ja mam występ w Spodku wieczorem, proszę pani, niech pani spierdala. Dobrze, ale dobrze udaje, co? Dobrze, w porządku, nie? To jest chyba łapanie lewego powietrza, jest chyba najpiękniejszy dźwięk, jaki facet może usłyszeć w swoim życiu. Najpiękniejszy. Oczywiście, jeśli słyszysz go z tej wysokości. Jak słyszysz z tej, to coś poszło nie tak w mojej ocenie, ale co kto lubi, prawda? No, ale jeżeli jesteś ze swoją kobietą w sypialni i słyszysz dźwięk łapania lewego powietrza, to może oznaczać dwie rzeczy. Albo twoja kobieta jest zboczona w pozytywnym tego słowa znaczeniu, albo obchodzisz urodziny, no bo wiadomo, że jak jesteście w stałym związku, no to kobieta loda robi tak na odwal się, nawet włosów nie wiąże, wygląda jak gitarzysta z AC/DC. Z naszej perspektywy tak trochę wyglądają, jakby łowiły ryby zębami. Wracając do torebki, bo trochę mnie poniosło chyba teraz, nie? Mówię do ziomka, wyobraź sobie, że zakładając jej torebkę na ramię, robić się dokładnie to samo, co jej przy robieniu loda. Masz... Szybciej przymierzaj, bo mi się w głowie kręci. Nie dopychaj mi głowy, proszę cię, nie dopychaj mi głowy, ja sam. Umówmy się, gdyby facet sekundę trzymania swojej kobiety torebki na ramieniu mógł potem zamienić na sekundę trzymania penisa w jej gardle, no to na mieście by nie było chłopa bez torby, no umówmy się. Nosiliby te torby cały czas, z dumą, nawet jakby było na nich wyhaftowane na różowo, jestem pantoflarzem, to on i tak by z dumą spacerował, prawda? Jej by w ogóle nie było z nim, ona by była na chacie, oglądałaby serial. Chłopaki by sami szli z torebkami, szliby na mecz, na stadion. Ładna kopertówka, Andrzej. Dzięki, Piotr, dzięki. Panowie, którzy przyszli tutaj dzisiaj ze swoimi kobietami, bardzo was proszę, żebym wiedział, ilu was jest. Na 3-4 zróbcie takie wojskowe 3-4. Kościło, ja pierdolę. Dużo was jest. W
Współczuję wam. Współczuję wam, bo na bank dzisiejszego wieczoru przyjdzie taki moment, że ona walnie to klasyczne. Już mi się tak chce, siku, że za moment nie wytrzymam. Albo moje ulubione, jeszcze bardziej wkurwiające. Już mi się chciało, jak wychodziliśmy z domu. To czemu nie polazła? No zawsze tak. Zawsze kobiecie się zachce siku w najmniej odpowiednim momencie, no. Bo podczas gry wstępnej to też jest klasyk, kurwa. Kotłujesz się z nią pół godziny po tym wyrze, żeby chociaż trochę się rosy pojawiło w ten sierpniowy poranek. Już jest na górze, już się ma nadziać i robi jeszcze siczku, jeszcze skoczę siczku. I zostajesz sam w sypialni jak goły pojeb. Poszła do kibla po prostu. Albo pytanie dorosłej kobiety. Pójdziesz ze mną poszukać kibelka? Nie, że jesteś w spotku na stand-upie, normalnie w galerii handlowej. Musisz z nią iść poszukać kibla. I stoisz pod kiblem z innymi facetami, czekacie, jak na dzieciaki pod przedszkolem. Niektórzy z torebkami. O, to moja. A nie, to nie moja, to nie moja. O, to jest moja. A nie, to też nie moja. Bez tornistra nie mogę poznać, czy to jest moja, no. O kurwa. O, to nie moja na pewno. Pana może? To jest pana? Nie? Nie pana? Nie. A pana to jest? Nie? Takie same chodzą. Wiadomo, że taka to sama. Ale ma dupsko zdrowe, co? Zdrową ma dupę. Jeszcze na gwoździu to dupa wypięta bardziej, nie? Białe spodnie to są jednak białe spodnie. Co panowie? Nie, panowie, nie? Weźmy ją we czterech w to dupsko. A, jesteś, przepraszam, zagadałem się z panami, zagadałem się, no, idziemy. Ja byłem z kilkoma kobietami w toalecie w swoim życiu i oczywiście nie chodziło o dziki seks, na przykład na domówce, żeby nikt nie widział, tylko musiałem z nią iść do kibla właśnie trzymać drzwi. Pomimo tego normalnie zamek był w kiblu, ale musiałem i tak trzymać, nie wiem, na wypadek, na jaki wypadek, na wypadek jakieś złe siły się wdarły nagle, wyłamały zamek i ktoś by zobaczył kawałek jej ciuni. Jak ona robi psi, kurwa, no nie wiem. I stoisz i trzymasz zamknięte drzwi, jak zjeb po prostu. I zauważyłem, że wszystkie kobiety siku robią tak samo, to znaczy urywa kawałek papieru toaletowego i tak siada, wygląda jak w poczekalni w gazowni z numerkiem. 204C. Chyba, że toaleta jest publiczna, tak jak tutaj na przykład dzisiaj będzie, no to wiadomo, nie usiądzie. Fujka, fujka. Nie usiądę na tym, a będzie mnie piekła potem dwa tygodnie. Nie siadam na tym. Więc sikając, kobieta wygląda jak taki replay z meczu siatkarek, który się zawiesił w pewnym momencie. Tu jest toaleta, prawda? Robi siusiu i zawsze kobiety sikanie kończą takim dziwnym ruchem. To jest bardzo dziwne. Wygląda mniej więcej w ten sposób. Co to jest? Pytam, co to jest? Do kogo macha tą dupą? Jakieś indiańskie pozdrowienie? Do kogo macha dupą? Yama, yama, ja już jestem wysikana, yama, yama. I wychodzi, no. No jesienią byłem z moją na grzybach, bo muszę... Ona siku nie wytrzyma. Mówię, sikaj tutaj, zające tylko są, nikt cię tu nie zgwałci przecież. Wysikałaś i zaczyna dookoła drzewa chodzić. Yama, 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 yama. Co ona do dwójki się szykuje? Co ona robi? Nietoperze zaczęły latać nad nami. Co ona robi, kurwa? No facet jak kończy sikać, no to co robisz? Chwilę walisz konia i wychodzisz sobie. Musisz to zrobić, przecież panowie nie chcemy, bo to głupio wygląda, jak tak we trzech przysuarach stoimy. Ale musimy to zrobić, bo potem będziesz miał przeciek na dżinsy. Bardzo mała plamka, ale bardzo krępująca. Jak czarne 10 groszy wygląda tutaj. I myślisz o tym cały wieczór. Czy ktoś to jeszcze widzi oprócz ciebie? I czujesz, że normalnie szczochami jebie od ciebie, no. Czy ktoś to jeszcze czuje, no, jak od żula? No to jest niemożliwe w tej kubaturze, ale normalnie to jest tak zwana kropla z morza potrzeb tutaj, tak. Masz jebniętą uszczelkę pod głowicą, tutaj masz. To jest bardzo... Panowie, ja wymyśliłem patent, jak wam się tak zrobi, trzeba przy myciu rąk zachlapać się wszędzie. Wszędzie się zachlapać. I wychodzisz z toalety i robisz awanturę na baterię. Kto taką chujową baterię do umywalki? Cały jestem zalany. Co wy robicie? Co wy robicie? Ucicha. Ogólnie kobiety głoszą mit, to też jest niesprawiedliwe, tak jak że jesteśmy bałaganiarzami, to raz. Dwa, głoszą mit, że facet to ma o wiele łatwiej sikanie, bo stanie gdziekolwiek i się wysika, my musimy chodzić, jama, jama, między samochodami, w lesie robić, prawda?
To nie jest prawda. Tak sobie pomyślałem, chyba nazwę to twierdzeniem Paczesia, tak chyba to nazwę, że bo kobieta nie wie, ile niebezpiecznych sytuacji czeka na faceta w kiblu. Nie ma pojęcia. Pomyślałem sobie, że Żyda i kobietę łączy jedna rzecz. Oboje nie wiedzą, jak to jest, kiedy skleić się na pletek. No, błagam, Spodek, no Żyd przecież ma gołą truskawę. Majta mu się o sztruksę, jak chodzi, to przecież jemu się z bólu baki aż kręcą, kurwa. Ała, mam w chuj kamienic, ale ta truskawa mnie tak piecze. Jak słyszę reklamę jego beli, to spierdala. No to Żyd i kobieta nie wie, no kobieta też nie wie. Kobieta też nie wie, jak to jest, kiedy skleić się na pletek. Skleić się i nagle twój penis zamiast sikać wygląda, jakby mu się zbierało na wymioty. I nagle puszcza jedną stroną, totalnie koło kibla gdzieś. Jeszcze z jakimś czarnym paprochem z bokserek. Wygląda jak taki chrapiący Janusz. Jesteś cały zasikany, wszystko jest zasikane. Spodnie, buty, to mycie rąk nie pomoże, jesteś zaszczany, musisz zmienić spodnie, wracać do domu, to jest tragedia. No chyba, że ci się wymsknie z rąk, to już w ogóle jest tragedia, bo wtedy jak ten polewaczka kwiatek z Castoramy. Już lepiej nie łap nawet, niech on się wyhasa i wyremontujesz łazienkę później po prostu. No bo wszystko jest zasikane, lustro, szczoteczki do zębów, szlafroki, wszystko jest zasikane. No to trochę tam posprzątasz tyle, co widzisz, wiadomo. Nie będziesz teraz całego kibla sprzątał, bo ci się siusiak wymsknął. Nie mam teraz czasu. Teraz gram w konsolę. I wracasz. I w sobotę dopiero, jak przychodzi pora sprzątania, ta kobieta wychodzi z łazienki, wkurwiona jak 150, w takich żółtych rękawiczkach do sprzątania. No mógłbyś bardziej celować do tego kibla? Cała podłoga jest w twoich sikach. Jasne, przecież celuję. Chyba obok celujesz, cała podłoga. Ona rozróżnia twoje siki od swoich. Nie wiem jak, prawda? Panowie, szybka i skuteczna kontra. Dobrze, że twoich włosów nie ma na podłodze. O, przepraszam bardzo, może kilka jest, może, ja mówię kilka, kurwa, chyba na każdej płytce. A mamy mozaikę. Czasami mówię, to nie wiem, czy sram u siebie w łazience, czy w salonie fryzjerskim, kurwa. Siedzę na kiblu, boję się, że ktoś się dosiądzie na modelowanie, jestem pod strachem, w własnej łazience. Przepraszam? Ja sprzątam w łazience, wiesz, a ty nawet palcem nie... Ja mówię, a kto w zeszłym miesiącu umył lustro? Kto umył lustro? Co prawda kichnąłem z pastą, to już musiałem. Całe białe, byłem dumny. Mówię, poza tym, wiesz co, moje siki są tylko przy kiblu, a twoje włosy są, kurwa, w całym mieszkaniu. W całym mieszkaniu. Mówię, tak, ja nie naszczam do naleśników, a twoje włosy ostatnio były. Bardzo przyjemne, jak sobie jesz naleśniczka, kurwa, z bananem, z nutellą i nagle... Jest tragedia, kurwa, jest tragedia. Przysięgam ci, kurwa. Ostatni raz w życiu ci zrobiłam naleśniki. Ostatni raz w życiu, kurwa, ci zrobiłam naleśniki. Wstałam przed paniczem, kurwa. Po cichu na paluszkach, kurwa. I ci smażyłam naleśniki. I bardzo dobrze. I tak moja matka robi lepsze naleśniki. Dzięki, Spodek. Bawcie się dzisiaj dobrze. Thank you. Dzięki. Rafał Paczek!